Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Zbigniew Kucharski. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Zbigniew Kucharski w ostatnim czasie w internecie to osoba, której absolutnie nie trzeba przedstawiać, ponieważ najczęściej na niego natrafiamy, kiedy robi to sam. Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Kucharski, jestem typowym i ekshibicjonistą. Uwielbiam, gdy faceci wkładają mi kutasy. Między innymi po tym filmiku, jak i dwóch innych, gdzie wyjątkowo bezpośrednio i wulgarnie prezentuje swoją osobę i zachęca do bardziej intymnego spotkania z nim, spora część internetu wpadła w obsesję na jego punkcie. Filmy z automatu stały się wiralem, szczególnie na różnych serwerach discordowych, ponieważ platforma nie usuwa z taką intensywnością jego materiałów jak na YouTube czy TikToku. Wraz ze wzrostem popularności pojawiało się coraz więcej jego materiałów, a wraz z nimi coraz to więcej przeróbek i parodii. Z czasem coraz częściej pojawiały się pytania, jak i dlaczego pojawiały się te wszystkie materiały. Człowiek ten nie prowadzi żadnych publicznych, typowych mediów społecznościowych, a mimo to wiele jego zdjęć z życia codziennego i nadzwyczajnego możemy znaleźć na każdym kroku. Sam często w swoich filmikach mówi przykładowo, gdzie mieszka, sam robił sobie zdjęcia z dowodem osobistym, w różnych okolicznościach. Więc tak jakby jest, ale jednocześnie również go nie ma, co w dużej mierze definiuje jego szybko rosnącą popularność, ponieważ wokół jego osoby pojawiało się naprawdę wiele teorii, jak na przykład ta, że miał być do tego całego przedsięwzięcia zmuszany. Dzisiaj postaram się wszystko zebrać do kupy, oddzielić nieprawdziwe teorie od prawdy, więc myślę, że to idealny moment, aby opowiedzieć sobie o tym, kim jest Zbigniew Kucharski. Imię i nazwisko to sprawa oczywista, warto tylko przypomnieć, że ma 62 lata i pochodzi z Łodzi. Jest to naprawdę nietypowa sytuacja, bo bardzo rzadko się zdarza, aby na temat danej osoby było tyle szczegółowych informacji, jak na przykład numer telefonu czy dokładny adres zamieszkania. I co najlepsze, opublikowane przez tą samą osobę, choć chyba nie do końca świadomie, więc myślę, że nie ma sensu ich dalsze popularyzowanie. Wiem, że brzmi to wszystko bardzo dziwnie i trochę skomplikowanie, więc pozwólcie, że wyjaśnię, o co mi chodzi. Zacznijmy od fundamentów. Wracając do teorii dotyczącej tego, iż nasz bohater miał być do tych filmików zmuszany, na starcie warto to zdementować, ponieważ już od bardzo dawna jest on aktywny w internecie. I to przede wszystkim w tym internecie dla dorosłych. Nie licząc oczywiście swojego imienia i nazwiska, swoje materiały publikował pod pseudonimami Verty41, Azerty41 i Verty25. Najstarszą aktywność, jaką odnotowałem, pochodzi z 2008 roku. Już wtedy pokazuje się na filmiku nago i dzieli się swoim kokosowym mleczkiem z potencjalnymi widzami. Takich stron z jego materiałami oraz o podobnej tematyce serwisów randkowych jest znacznie więcej. W dodatku warto podkreślić, że do dziś jest na wielu z nich aktywny. Jednak dostęp do jego nowych treści jest teraz trochę bardziej ograniczony. Tak samo jak Twitter czy Facebook, które promował na niektórych stronach, teraz są prywatne. Co może być tego powodem? Według mnie naszemu bohaterowi nigdy nie zależało na dużej popularności, przynajmniej takiej jak teraz. Zakładam, że publikując swoje materiały na tych stronach dla dorosłych, miał w planach docierać do coraz to większej ilości osób o tych samych lub podobnych upodobaniach, co najpewniej mu się udawało, bo niejednokrotnie możemy go zobaczyć z innym mężczyzną w różnych sytuacjach. Jednak w pewnym momencie musiało coś wyjść spod kontroli. W dużym skrócie można powiedzieć, że po prostu chyba nie do końca wiedział, jak działa internet. Jego filmiki zachęcające do spotkania z nim były na tyle bezpośrednie i zaskakujące, że nie dało obok nich się przejść obojętnie. Pewnego dnia ktoś musiał wpaść na pomysł, aby z tych serwisów dla dorosłych przenieść się na serwisy codziennego użytku, czego najpewniej pan Zbyszek się nie spodziewał. Z drugiej strony to wcale nie musiał być ktoś inny, równie dobrze mógł to być pan Zbyszek. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Najpewniej jego materiały wymknęły się spod kontroli gdzieś na początku 2022 roku, bo mniej więcej wtedy według Google Trends zyskiwał on na popularności. Możliwe, że to właśnie wtedy Twitter rozpoczął wiralową przygodę w internecie naszego bohatera. Pierwsze popularne posty z jego udziałem możemy zobaczyć już w lutym 2022 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy założył swoje drugie, bardziej prywatne konto na Twitterze. Oznacza to, że mógł początkowo publikować te materiały na swoim Twitterze i kiedy zorientował się, w jaki sposób zaczęły się one rozprzestrzeniać, usunął swoje pierwsze popularniejsze konto, Zbikus1961, i stworzył kolejne, do którego mało kto ma teraz dostęp, ale już wtedy było za późno. Warto zaznaczyć, że pierwsze ślady popularności możemy zauważyć już na początku 2021 roku. Już wtedy na wykopie omawiany był fenomen popularności naszej postaci. Powodem tego mogła być jego aktywność na pierwszym profilu na Twitterze. Nasz bohater opublikował w internecie tyle treści, że nawet na podstawie samych zdjęć jesteśmy w stanie mniej więcej wywnioskować, jak wygląda jego życiorys. Tak wyglądał w pierwszych latach swojego życia. Sugerując się zdjęciami w młodości, odbył służbę w ludowym wojsku
Związku Polskim. Prawdopodobnie pracował w firmie logistycznej. Posiada żonę oraz dzieci, czego potwierdzenie przynajmniej co do małżeństwa również mamy na zdjęciach. Dodatkowo można wspomnieć, że ma 177 cm wzrostu, alkohol lubi, papierosów nie pali i ma wykształcenie średnie. Te informacje opublikował na serwisie randkowym DateZone. Zebrał na nim ponad 3000 polubień i jest na nim aktywny do dziś. Próbowałem skontaktować się z panem Zbigniewem, aby przeprowadzić z nim wywiad. Niestety otrzymałem na razie jedynie taką wiadomość. Dzień dobry, nie mam teraz możliwości skontaktowania się w tych sprawach. Muszę być przy rodzinie cały czas, bo wymagają stałej opieki. Kto wie, może w przyszłości nasz bohater bardziej szczegółowo opisze swoją historię w internecie. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że na filmiku z Oazą nie znajduje się nasz bohater. A to jest najnowsze znane zdjęcie pana Zbigniewa. Jak widać, trzyma formę. Dajcie znać, co sądzicie o mojej teorii, jakie jest wasze spojrzenie na fenomen tej popularności oraz jakie jest ogólne wasze zdanie na temat sytuacji pana Zbigniewa. Zachęcam do konstruktywnej dyskusji w komentarzach. I specjalne podziękowania dla Dengusia, który znacząco pomógł mi w przygotowaniu tego materiału. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie, również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to razem skontaktować się z moim grafikiem, DateRoxem. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.